Witam ponownie szalonych oglądaczy i wspieraczy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zamówiłem u Tomatinki parę nasion pomidorów, a przyszły mi chyba jakieś nasiona kokosa, kurczę. Wielka paka, zaraz otworzymy i zobaczymy, co tu mamy. Daj tylko nożyka, tutaj zasłoniłem, bo jest numer, nie mój. I baterii low wyszło. Wracamy do starych nagrywek jeszcze. Z dawnych czasów telefon tu. Takie były kiedyś unboxingi. O. Okej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj ta Matinka wymyśliła, kurczę. O! Dwa kartony. Jest i dla Abi coś. Zobacz. Dental sticks. Na ząbki dobre. Zaraz podamy. I co tu? Przy okazji zapraszam na kanał do Tomatinki. Kanał się nazywa Tomatinka. Jest tam wszystko, co powinniście wiedzieć o uprawie pomidorów i pełno odmian, których nigdzie nie ma. Dosłownie nigdzie. Na chińskim, na ruskim internecie nigdzie nie ma takich odmian pomidorów, co ona ma. Dlatego... zapraszam, zapoznajcie się z treściami, szczególnie jeśli zajmujecie się pomidorami, tak? Ja się trochę zajmuję i zapragnąłem mieć pomidory właśnie tomatinkowe, bo w następnym roku planuję troszeczkę w gruncie mieć. Sprawdźmy, co tutaj dla papu karma. O, z wierzchu. O! Posadź chociaż jednego. O kurcze, ile, o Boże, ile odmian. O Jezu. Matinko. Już mnie życie zabrałaś na następny rok. No nawet nie będę chyba odpakowywał, bo tu... Ale to co, to są nazwy i zdjęcia chyba z twojego ogrodu. Nie wiem. Sprawdźmy, jak to jest. Tutaj ogólnie się, jeśli coś, to się kontaktujcie tam na Facebooku. Wiem, że jest... Jest strona, czy tam fanpage, czy co to tam, czy konto Tomatinki i tam można się z nią skontaktować i ogólnie pytać. Ostra to papryczka. No to jest z obrazkami. Wiecie co, wyjmę, to papryka? Papryki wszystko. Ojej, ile tego jest? Nie, to pomidory też są. No to wygląda jak od Tomatinki fotki, nie? Takie obrazki. No pomyślnie bardzo to zrobiłaś, muszę przyznać. Bardzo profesjonalnie i bardzo wygodnie dla mnie i dla innych osób, które dostaną od Ciebie nasionka kolekcjonerskie. Altajski, nawet oranżewy altajski. No nawet w życiu nazw nie słyszałem, nie? Ormiański. O, dobrze. No także tego jest pełno i weź teraz wybieraj. Będę miał problem, nie mały, no ale cóż, pomyślimy. Całą zimę mam na to, żeby pomyśleć, a nasionka na pewno też się nie zmarnują. Być może ja powysyłam troszeczkę, jakby ktoś ładnie poprosił, wyraził jakąś chęć zainteresowania, no to czemu nie? Może i tak. Żeby one też nie leżały, wiadomo, parę lat u mnie. O. Pełno kopert. Kurczę, szkoda, że GoPro mi padło. Znaczy GoPro kamerka. Ale to nic, chyba też będzie ok. Tutaj mamy szopka bożonarodzeniowa. O, to postawimy sobie gdzieś tutaj, żeby nam było miło w święta, jak będą jakieś nagrywki. O. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Tomatinka. No, któż by inny, a to się składa jakoś, tak? A, to stópka będzie jakoś tak ono. O. Widzisz, jak szybko załapałem? Coś takiego. Dobra, jutro się tym zajmiemy. Tutaj bez podpisu, co tutaj będzie? Będzie karteczka. W dniu urodzin. Super. Przygód, przyjemności, radości, szczęścia. Życzę ci takiego z Wierzyńca. Na farmie, o kurczę. Tylko jak to porejestrować wszystko, hipopotama? Wy mnie tutaj normalnie
Dzisiaj tylko dla Ciebie najpiękniejsze życzenia radości, szczęścia i marzeń spełnienia z okazji Twoich 18 urodzin. Jedna tomatinka wie, ile mam lat. Dzięki bardzo, tomatinko. No. Tak, no i kurczę. To już to na przyszły rok będzie. Malina z różą. Mhm. ...28 razy. Dla mnie to na dwa razy. Żartuję. O! Tutaj coś jest. Tutaj coś zdrowego, bo zaraz będzie w komentarzu, ile słodyczy. O Jezu, o Jezu. Jakie ty niezdrowe to wszystko. To będzie smalec. Smalec. Coś, czego mi bardzo trzeba. Dawno nie jadłem. Dawno nie jadłem. Jakieś smarowidło typu smalec. No to jakiś smalczyk. Ciekawa bardzo rzecz. Będzie jedzone na święta. Jakże ona przyleci. Będzie degustowała. Bardzo dobre czekoladki. Malinowe. Na gardełko w sam raz. O. Tutaj to jest wafel. To jest bardzo dobre. To w tamtym roku od kogoś dostałem i to zjadłem od razu, nie? To jest bardzo dobre. Oczywiście raz w rok. Bo to codziennie czy co dwa dni to może nie. O, te same, tylko że może inny rodzaj czekoladki. To samo od fanów Abi dostałem, także jeszcze nie kosztowałem, ale na pewno będzie jedzone, to lubię. Kawa, kawa sypana, piję sypaną, także dziękuję tomatinko, na pewno będzie spożytkowane, jak to zabraknie mi. Malaga, kolejna czekolada, spoko, super, ekstra. To było, tutaj mamy Grześki. O, no, Michałki mam już, to jeszcze Grześki. Dobrze, dziękuję. Ile ich jest? 20. To już, kurde, mam 50, 50 bez dwóch. 50 batoników. No, będzie trudna walka przede mną. No i mamy tutaj bonjour, Conti. Jakieś też czekoladki takie, kurcze, z tym. Mhm. No. I tutaj coś ładnie zapakowanego. O, też jakieś czekoladki. O, jakaś górna półka chyba. O, ładnie zapakowane, nie będę tego rozpakowywał, to dam dla żony po cichaczu, niby kupiłem, nie? Okej, okay. Dobra, fajnie, super paczka urodzinowo-świąteczna. Dziękuję tomatinko jeszcze raz odsyłam wszystkich zainteresowanych właśnie nasionkami. Ona po prostu ma kolekcjonerskie odmiany i jeśli byś chciała w swoim ogrodzie mieć coś właśnie takiego nietypowego, pięknego i smacznego zarazem, to zapraszam do tomatinki. Gdzie jest? Tutaj jest, tam jest, tutaj jest, tam jest tomatinka. Wszędzie jest tomatinka. Dzięki wielkie. To nie wszystko, z boku jeszcze tutaj było coś. Też słoiczek chyba. Nie, dla kota. Nie dla klakiera, dla kotki będzie. Klakier też dostanie kawałek. Dzięki, tomatinko.